Uroczysta inauguracja Roku Kulturalnego połączona z galą wręczenia nagród prezydenta Chorzowa miała miejsce w Teatrze Rozrywki 13 października. Statuetki Chłopca z Łabędziem wzorowane na pomniku Teodora Kalidego wręczono już 22 raz. Dzisiejszy wieczór właściwie jest poświęcony otwarciu Roku Kulturalnego w mieście Chorzów, ale też jest zarazem podsumowaniem roku ubiegłego, co się w mieście działo. Bardzo dużo, sporo tych wydarzeń miało miejsce, dlatego też należy o tym wspomnieć, ale oczywiście jest to okazja do tego, żeby docenić działalność naszych artystów i wręczyć statuetki Chłopca z Łabędziem tym najwybitniejszym osobom, które tworzą kulturalny wizerunek naszego miasta. Jest to niewątpliwie okazja, aby podziękować za ich osiągnięcia, dokonania, życzyć oczywiście spełnienia wszystkich ambitnych planów artystycznych i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. W tym roku wyróżnieni zostali aktorka Marta Tadla, kwartet smyczkowy Altra Volta oraz chór Mieszany Lutnia. Staramy się pracować zawsze spokojnie i z pewnym dystansem do problemu przed takim stanem, bo to jest problem wybrać najlepszych spośród bardzo dobrych. Myślę, że jakoś sobie z tym problemem poradziliśmy. Wskazaliśmy 3 laureatów, wydaje mi się, że bardzo dobrych, że znakomitych, takich, którzy na pewno będą dobrze świadczyć o naszym mieście, jego tradycji, jego historii, ale też i o dniu współczesnym. W kategorii upowszechniania kultury nagrodę otrzymał chyba najdłużej funkcjonujący zespół artystów, nie wahajmy się tego słowa użyć, z wieloletnią tradycją funkcjonowania w Chorzowie, czyli chór Lutnia. Chór Lutnia obchodził w tym roku 110-lecie, wydarzenie bez precedensu. Jeżeli przyjmiemy, że nasze miasto ma 150 lat, to chór prawie przez cały czas uczestniczy w tym życiu naszego miasta. Zmieniają się śpiewacy, dyrygenci, a chór trwa i jest w Chorzowie. Natomiast jeśli chodzi o osiągnięcia twórcze, dwie wybitne jednostki. Pani Marty Tadli przedstawiać nikomu nie trzeba. Firma sama w sobie. I jeszcze jedna, może troszeczkę mniej znana grupa, ale fantastyczna, znakomita. Od 20 lat związana z Chorzowem, związana ze Śląskiem. Znakomici muzycy, kwartet smyczkowy Altra Volta. Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia. My tak naprawdę jesteśmy tylko cząstką historii tego chóru, 110 lat. Piękny czas, tak jak powiedziałem, na scenie dwie wojny światowe, cały okres przedwojenny, wcześniej cały PRL. I teraz ta kontynuacja akurat tych roczników, które teraz tworzą obecną lutnię. A przypomnijmy, że chór został założony w ówczesnej Królewskiej Hucie. Bardzo dziękuję za nominację. Bardzo dziękuję panom jurorom, że zdecydowali się przyznać te cudowną, wspaniałą statuetkę. Bardzo dziękuję moim dzieciakom, które ze mną wytrzymują. Są wspaniałe, cudowne i tak naprawdę, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że moja praca to jest nieustająca zabawa i jeszcze mi za nią płacą. Więc tak troszkę biję się z myślami, czy aby rzeczywiście sobie na tak prestiżowe wyróżnienie zasłużyłam. Dla nas jest to, dla mnie jest to po prostu zaskoczenie niesamowite, że nasza twórczość została jakby też zauważona. Te próby, ciężkie próby w domu, w Chorzowie, u Michała, w domach kultury. I naprawdę, naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo mile zaskoczeni. To jest wielka motywacja, bo absolutnie nie zamierzamy spocząć na żadnych laurach. Właściwie teraz można powiedzieć, coś się nowego zaczyna. A jeszcze trudniej, ponieważ takim obciążeniem, jaką jest takie wyróżnienie, taka nagroda od prezydenta miasta, więc musimy dalej spiąć się i dalej robić jeszcze piękniejsze rzeczy. Dla nas i dla naszych słuchaczy, dla naszych fanów. Myślę, że na pewno nagroda będzie takim kamieniem milowym w wielu naszych działaniach. Cieszymy się, że nie musieliśmy czekać 110 lat jak chór Lutnia. Oczywiście dalibyśmy radę, ale lepiej wcześniej. W części artystycznej wydarzenia wystąpił Marcin Wyrostek.